Najtańsze gry znajdziesz na stronie neba.com, link w opisie. Mody na kanale, ale to były czasy. No i wracają! Tak jak zresztą mówiłem w poprzednim odcinku, w którym przedstawiłem wam aż 4 usunięte questy, które udało się przywrócić za sprawą Red Kita. Dzisiaj po raz kolejny przyjrzymy się naprawdę niesamowitym modyfikacjom i zrobimy to w starym, dobrym stylu. O kur... ja pier... możemy normalnie abordaż na Nilfgaardczyków robić. Tylko tym razem odpuścimy sobie te zwariowane mody, bo zostawiłem je na specjalny, osobny odcinek. Dzisiaj przyjrzymy się rzeczywiście tym najlepszym modyfikacjom do Wiedźmina 3, jakie przez ostatnie 2 miesiące zostały stworzone. Będą zupełnie nowe budowle, nowe mechaniki, piękne stroje, wspaniałe dodatki, ale też po części pokażę wam jedną z najlepszych i największych modyfikacji, jaka wyszła kiedykolwiek do Wiedźmina. I musicie mi uwierzyć na słowo, że wiem co mówię. Trochę tych modyfikacji w życiu ograłem. Dzisiejszy odcinek jest naprawdę napakowany kontentem i bardzo długi, więc nie ma co go bardziej przedłużać. Zacznijmy więc od pierwszej modyfikacji. A dzisiejszy odcinek modyfikacji zaczniemy od lekkiego moda stworzonego przez Marigold Maribor o nazwie Rose of Remembers, statu for Corvo Bianco. I tak jak nazwa wskazuje, modyfikacja dodaje nam do Corvo Bianco statuę Róży Pamięci, którą to znaleźć mogliśmy w Wiedźminie 2. O tej rzeźbie mówiłem łysy. Państwo se nie przeszkadzają. Dostaniemy za nią tyle orenów, że na miesiąc zabawy w burdelu wystarczy. Albo i półtora! No to... tak jak już powiedziałem, wracamy z serią modów na tym kanale. Na szczęście dzisiejszy odcinek nie będzie wykańczający psychicznie, chyba. Zobaczmy sobie na mod pierwszy, który powinien dawać nam jakąś statuę. O ile się nie mylę, w takim pięknym miejscu jak Corvo Bianco. Weźmy może sobie wczytajmy tutaj ceremonia. O, albo co nie wczytamy, no tak też można w sumie. Dobra, musimy, za zadanie mamy złożyć kwiaty na grobie Anny Henriety, ale nie tym razem. Tym razem udajemy się do Corvo Bianco, bo podobno coś tutaj się w tym Corvo Bianco zmieniło. Z wiele pytań, na przykład co? To takie chyba główne pytanie. Podobno została tu dodana jakaś rzeźba, ale ile w tym prawdy? Nie wiem. Trzeba poszukać, trzeba powęszyć. Coś mi Nohal mówi, że to będzie wyżej. O proszę! Mamy to. Jest to w istocie rzeźba. Jeżeli ktoś nie wie co to za rzeźba, to jest to, o ile się nie mylę, rzeźba, którą możemy spotkać w Wiedźminie 2. To jest ta rzeźba taka elfów chyba, przy której tam spotkamy Leto i stoimy tam przed decyzją, czy stanąć po stronie właśnie Leto, czy po stronie Wiewiórek, Jorveta, czy po stronie naszego temerskiego wodza, który niedawno odszedł, w sensie aktor głosowy odszedł, czyli po stronie syna. Vernona Rosa. No spoko, w sensie nic nadzwyczajnego. Do dzisiejszego odcinka zrobiłem też tier listę, o czym was już chyba poinformowałem. Ta modyfikacja czy coś zmienia jakoś mega? No nie wiem, taka osa rzeźba. Chyba nic takiego wielce ciekawego w niej nie ma, tak szczerze powiem. A czekaj, k***wa, to męskie. No, modyfikacja Rose of Remembers statue for Corvo Bianco. No, dupy nie urywa, to jej na pewno trzeba przyznać. A, no właśnie, dzisiaj nie przedstawiłem wam jeszcze tier listy, także mamy tier lista, wygląda na dzisiaj tak. Top 1, oczywiście do takich modyfikacji, bez których po prostu Wiedźmina się już nie da grać. Jak zobaczyłeś tą modyfikację, no to już musisz w nią zagrać. Musisz mieć, no to takie modyfikacje, gdzie konkretnie trzeba w nie zagrać, chociaż raz. Modyfikacja dobra to okej, ale wiecie, dupy też nie urywa. Modyfikacja nie przeszkadza, to taka, czy ją zainstalujesz, czy też nie, to właściwie kategoria słabe należy do modyfikacji, w które właściwie to nie warto nawet instalować. No i modyfikacje bez sensu, no to równie dobrze, nie mam pojęcia po co trafiły na Nexus Mod. Coś, że dzisiaj nie będziemy raczej, żadna z modyfikacji raczej dzisiaj nie trafi do tieru słabe oraz bez sensu. Rose of Remembers trafia tutaj do kategorii nie przeszkadza, bo zgadliście, no nie przeszkadza po prostu. Taka SEO modyfikacja, myślę, że po prostu nie przeszkadza. I myślę, że lecimy też z następną modyfikacją, bo nie ma co przedłużać. Trochę dzisiaj tych modyfikacji będzie. Następna modyfikacja, którą miałem wam dzisiaj pokazać, nazywała się On the Path Armor, a replacer for the starting armor. I w teorii miała ona zamieniać nazwę i wygląd początkowego zestawu
zestawu zbroi Geralta oraz ikony tego pancerza w ekwipunku, jednak w praktyce modyfikacja po prostu nie działała. I zobaczmy, czy w rzeczywistości dostaniemy inny armor, bo takie jest chyba... nie dostaliśmy. Zajebiście. To mi się właśnie podoba. No także nie za bardzo widzę, gdzie modyfikacja miałaby trafić indziej, jak po prostu do tieru bez sensu, bo jest k***a bez sensu, bo nie działa, tak? Prosta piła. No także sobie tutaj posiedzi. Za to następna modyfikacja, którą wam dzisiaj pokażę, nie dość, że działa, to jeszcze w dodatku jest jedną z najlepszych, w jakie grałem kiedykolwiek. Nazywa się Dynamic Appearance Project i podmienia stroje postaci takich jak Yennefer, Keira, Zoltan, Jaskier czy Triss i jeszcze wielu innych na takie, by pasowały do sytuacji, w których się te postacie znajdują. Stroje są naprawdę przepięknie wykonane w tej modyfikacji i naprawdę pasują do lore. Teraz czas na jednego z popularniejszych w ogóle modów, jakie ostatnio zostały wydane, to znaczy Dynamic Appearance Project. Inspirowany wieloma takimi modami, które możemy znaleźć. Uważam, że to jedna z fajniejszych modów, jakie w ogóle możemy znaleźć w Wiedźminie, czyli różne stroje w zależności od różnych sytuacji. Nie tylko Geralta, ale również i NPC, również i Yennefer, czy whatever, tak? Czy jakikolwiek jaskra na przykład, strój będzie się zmieniał w zależności od tego, co robimy i w jakiej sytuacji aktualnie jesteśmy. No i myślę, że czas zobaczyć, w jakim stroju Yennefer przyjdzie do nas do Białego Sadu. Czy ten strój będzie inny? Czy modyfikacja w ogóle działa? Czy ten strój będzie ładny? No, na to pytanie odpowiem wam za jakieś 3 sekundy. Dobra, Wesemirek pije wódeczkę, czyli wszystko jest tak, jak powinno być. Dla mnie wódeczka. A my sobie wychodzimy teraz z Białego Sadu, czy co robimy? A musimy pogadać z Wesemirkiem. No to tyle z niemieszaniem się. Chodźmy. To nie myśmy zaczęli tę burdę. Oho. Yennefer. Ubrana cała w te same stroje. Dobrze, no może pojedźmy. Pojedźmy z nią do Wyzimy, zobaczmy, co tam nas zostanie, czy tam strój będzie inny. Według moich precyzyjnych obliczeń powinien być, chyba że musimy tutaj w menu, chyba to się odpalało, zaraz to odpalę, zmienić alternatywne stroje, może to przeszkadza. Nie wiem, co jest powodem, dlaczego Yennefer ma taki sam strój, a może akurat tutaj po prostu dali jej ten strój. Autor modyfikacji, bo uznał, że wystarczająco dobrze pasuje, nie wiem, aczkolwiek zaraz się dowiemy. Tak jest. Geralt, inny. Wyglądasz szałowo w tym. Jeszcze jakie ma ładne pantalonki. Nie no, jak dla mnie to jest super mod, ale pewnie zaraz wam to jakieś ładnie podsumuję. Ale już uważam to, że to jest jeden z najlepszych modów ever. Bo niespodzianka, która nas czeka za każdym razem, kiedy spotykamy różną postać, jest dla mnie coś mega fajnego, nie? Nigdy nie wiesz, jak będzie ubrana. Jest to po prostu ciekawe, to jest taki mały pierdół. Niesamowicie mam wrażenie, że polepsza doświadczenia po prostu z grania z Wiedźmina. I aż dziwi mnie to, że nigdy po prostu twórcy nie dodali czegoś takiego, nie? Spróbujmy może jeszcze na jakimś zapisie zobaczyć tak na żywo, nie tylko przez screeny. Keira Metz, o! Zobaczmy, jak wygląda Keira Metz. Keira Metz wygląda tak samo. Cyce na wieczu, nic się nie zmieniło. Priscilla jeszcze Zoltan. Zoltanik jest inaczej ubrany. Priscilla nie, ale Zoltanik jak najbardziej. Co to za elegancja? Ale fajnie, bardzo mi się podoba styl. Bardzo mi się podoba, jak wyglądają te postacie. Są to bardzo ładnie zrobione modele i bardzo mam wrażenie, że pasują, nie? W sensie to, co ubrał teraz Zoltan, myślę, że 100% pasuje do Zoltana. Myślę, że naprawdę fajnie jest to zrobione. Zobaczmy jeszcze Triss. Triss na torturach. Czy będzie inaczej ubrana? No jest, na pewno jest. Słuchaj, przyjrzałam się tym koszarom. No i ma to sens, no bo... Pakujemy się teraz do Mengego. Nie widzę sensu, żeby ona nosiła taką suknię z DLC, z cycami na wierzchu, szła do tego Mengego. Więc jest to jedna z najlepszych modyfikacji, w jakie grałem. Tylko tyle mam do podsumowania. Oczywiście te kilka stroi, które wam pokazałem, to nie koniec. Bo dzięki tej modyfikacji będziemy mogli również znaleźć Yennefer w domu z koszulą rozpiętą tak szeroko, że zaraz tam wpadnie jej.
Jakiś karaluch. Kiedy za zadanie będziemy mieli incognito spotkać się ze sługą Wegelbudów, ta przebierze się w takie babcine ciuchy, co jak najbardziej ma sens, bo przecież nie może ona się rzucać w oczy w tamtym momencie. Ale do samych Wegelbudów wybierze się ona już w nieco innym stroju, bardziej znanym stroju fanom Wiedźmina. Kejra podczas bitwy w Kaer Morhen nie będzie już biegać z cycami na wierzchu, a będzie ubrana w nieco bardziej przystosowany do walki strój. Tak samo Triss ubierze swój bojowy strój. Jen z kolei ubierze coś bardziej lekkiego, a nie ten standardowy sexy strój. Zoltanik ostro się przygotuje, przywdzierając zbroję, tak samo zresztą Hjalmar. Jeżeli oczywiście w tej bitwie będzie uczestniczyć. A, i najważniejsze. Vernon Roche będzie miał na sobie temerski pancerz, a Vess nie będzie już biegać z cycem na wierzchu. Vess, kurwa mać, co ci odbiło? Ignorujesz polecenia, idziesz na samobójczą misję. Jeszcze zamiast założyć na pierśnik, lecisz do walki w koszulinie rozpiętej do pępka, z cycem na wierzchu. Co do jakiego miejsca na mojej pięknej tier liście trafia ta modyfikacja, to raczej nie mam najmniejszej wątpliwości, bo jest to modyfikacja zdecydowanie najlepsza, na jaką trafimy w dzisiejszym odcinku i w ogóle jest to jedna z fajniejszych modyfikacji, w jakie miałem okazję zagrać. Jest to zdecydowanie mod, który praktycznie każdy powinien zainstalować według mnie. Grasz w Wiedźmina, musisz mieć tego moda, jeżeli oczywiście nie grasz na konsoli, także dzisiejszy mod Dynamic Appearance Project trafia dla mnie na tier listę top 1, bez żadnych wątpliwości. Mod jest fajny, mod jest przede wszystkim ma świetnie zrobione stroje, pasujące do, wydaje mi się, lore. Często te stroje się zmieniają, tych strojów jest naprawdę dużo i autor naprawdę się postarał, także top 1 to jest, myślę, że dzisiejszą gwiazdkę otrzymuje, także top 1 jak najbardziej zasłużone. Następna modyfikacja, którą wam dzisiaj pokażę, nie dotyczy postaci, ale terenu. Nazywa się Landmark of the White Orchard i dodaje 20 zupełnie nowych, nieoznaczonych lokalizacji do Białego Sadu. Ale jak te lokalizacje będą wyglądać, zaraz się przekonacie. Dobra, udajemy się zatem ponownie do Białego Sadu, ponieważ zostało tutaj podobno dużo zmienione i chyba już widzę pierwszą rzecz. Nie, to już było. Podobno Biały Sad dzięki modyfikacji Landmarks of the White Orchard się delikatnie zmienił. Podobno zostało dodane kilkanaście nowych miejsc. Już widzę jedno z tych miejsc. Tego na bank nie było. Są to jakieś pozostałości, jakieś skały tutaj. Żeby Biały Sad był delikatnie ciekawszy niż jest. Już mi się ta modyfikacja podoba, bo to nie jest dużo. Mamy tu jakieś pierdoły tak naprawdę. Ale no pomaga i urozmaica rozgrywkę, kiedy gramy po raz piąty. Więc naprawdę fajna modyfikacja. I już wiem, że będę ją wplasowywał wysoko. W środy i w soboty. Kawka musi być. Dobra, idziemy pokonać potwory. Na mapie mamy zaznaczone chyba wszystkie miejsca. Tak jest, tutaj dostaliśmy taką mapę. I mamy wszystkie miejsca, które podobno zostały dodane. Także myślę, że my się tą mapą będziemy fajnie tutaj sugerować, żeby te miejsca po prostu zbadać. Gdzieś podobno tutaj została dodana jakaś nowa rzecz. No na razie ni widu, ni sły. A jest, proszę bardzo. Takie kamyczki tutaj, z czaszką. Okej, fajne. Fajne, bardzo pasuje do Białego Sadu, szczególnie jeżeli znamy sekret, który Biały Sad miał skrywać albo skrywa. Jeżeli nie wiecie, co skrywa albo miał skrywać Biały Sad, to polecam wam obejrzeć ten odcinek. Tam trochę więcej o kultystach z Białego Sadu. No więc myślę, że naprawdę pasuje ta lokalizacja do Białego Sadu. Idziemy nexta do następnej lokalizacji, która powinna znajdować się tutaj. Wydaje mi się, że to jest jedna z tych rzeczy. To znaczy taki po prostu karawanik tutaj. Kurde, jak dla mnie spoko. Jest więcej rzeczy do podnoszenia, więcej takich miejsc właśnie. Nie wiem, pasuje to klimatem do Białego Sadu Fae. Zresztą ten Biały Sad, zobaczcie, patrzcie na ten las. Jak ten Biały Sad, cholera, wygląda? Przecież to jest jakieś artystyczne arcydzieło. Tu powinny być dwie lokalizacje. Takie jakieś... O! Jakiś taki cmentarzysko. No i dla mnie naprawdę to pasuje do Białego Sadu, no. Super mi się bardzo podoba, bo ten Biały Sad niestety jest trochę pusty. Dobra, modyfikacja Landmark of the White Orchard, czyli zabytki Białego Sadu. Przede wszystkim nie ma podjazdu według mnie do Dynamic Appearance.
to nie ma co się w ogóle, nie ma co w ogóle dyskutować. Natomiast dodaje ona dużo więcej niż Rose of Remembers, więc wplasowałbym ją albo w kategorię dobra, albo oczywiście w kategorię musisz mieć. Wydaje mi się, że ta modyfikacja nie zasługuje na to, żebym dał ją w kategorię musisz mieć, bo nie musisz. Także modyfikacja Landmark of the White Orchid trafia do tieru dobra, bo jest po prostu k***a dobra. Proste. A kolejna, piąta modyfikacja to prawdziwy banger. Nazywa się ona Reputation System i dodaje do gry... no system reputacji. I jest to jedna z naprawdę ciekawszych modyfikacji, które polecam każdemu, kto przechodzi Wiedźmina 3 od nowa. Witam was, widzowie, w modyfikacji Reputation System. Co oznacza, że w zależności od tego, jaką reputację mamy w danym regionie, poprzez podejmowanie danych decyzji, czy na przykład bicie się ze strażnikami obniża tą reputację, z kolei pomaganie mieszkańcom podwyższa tą reputację. I w zależności od tego, jaką reputację mamy, będziemy mieli też inne ceny u sprzedawców. Takie buty. Pokaż swoje towary. Pokaż. I teraz jak najadę na to, to k***a nic się nie dzieje. Nic się nie działo, ponieważ wpierw tę reputację musimy zdobyć. Zaraz po wgraniu moda mamy 50 standardowej reputacji i oczywiście decyzje, które podejmujemy przez całą grę, te reputacje będą nam obniżać albo podwyższać. Postanowiłem więc zacząć Wiedźmina od nowa. O! Dostałem reputację! Bo... odpowiedziałem temu chłopowi tu, że powiedziałem tak, siema, nic na mnie jesteś winny, reputacja plus jeden. Dobra, i teraz jak sobie wejdę w reputację? Temeria, 51, no, neutralny. Okej, fajnie, podoba mi się, zajebiste. I teraz jak wykonamy jakieś różne inne zadania, to powinniśmy dostać reputację nowcą. Dlatego postanowiłem wykonać zlecenie na licho ze studni. I co więcej, zrezygnować pod koniec tego zadania, również z pieniędzy za tego całego potwora. Reputacja. Ja się żenić już raczej nie będę. Zachowaj te pieniądze na ślub luby. Wypijecie wtedy moje zdrowie. Dobra, jakaś reputacja? Ha, ha, ha. Reputacja plus 2. I plus 1. Plus 1 pewnie za wykonanie misji, a plus 2 pewnie za to, że postanowiliśmy nie brać od niego pieniędzy. On pewnie rozpowie po białym sadzie, co tutaj, że Wiedźmin nie wziął pieniędzy. Ma to sens, prawda? Przecież to jest mała mieścina tutaj. Tutaj powinno się szybko roznosić info, że Wiedźmin dobry pomaga. I trzeba mu jakieś zniżki dać, bo zasługuje na to, bo pomaga wsi za pół darmo. Więc ma to kompletny dla mnie sens, jest to jedna z fajniejszych modyfikacji. Czy ja dostałem jakąś zniżkę? Nie. Jeszcze nie, oczywiście. 0% na razie zniżki, ale przy dobrej reputacji ceny potrafią być zniżone aż o 30%. I zobaczmy, co się wydarzy, jak zaatakuję tutaj Nilfgaardczyków. Siema, lamusy. Reputacja Nilfgaardu plus minus 5. Ma to sens? No ma, bo zaatakowaliśmy nilfgaardzkich żołnierzy, tak? Info o tym, że... O, proszę bardzo! Info o tym, że Wiedźmin wybija nilfgaardzkich żołnierzy kompletnie bez sensu. Na bank się rozniesie. A że tutaj Wiedźmin jest zabójcą czarnych. Ma to sens? Pewnie, że ma to sens. I teraz reputacja powinna być mniejsza. Jesteśmy znienawidzeni, a zatem rozumiem, że przez każdego nilfgaardzczyka, który będzie sprzedawał przedmioty, będziemy otrzymywać znaczące podwyżki. Ja myślę, że nie ma co więcej dodawać o tej modyfikacji. Modyfikacja trafia na musisz mieć, bo uważam, że jest naprawdę fajna, bo w innym wypadku my sobie możemy wyjąć miecz, zabić 20 strażników i pójść w pizdu. Bez sensu? Kompletnie bez sensu. Dodaje realizmu? Jak najbardziej. Jest czymś fajnym, bo też teraz mamy jakąś taką realną nagrodę z tego, że na przykład robimy coś za friko, albo pomagamy ludziom, albo z kolei jeżeli ich skamujemy, to teraz realnie odczujemy tego konsekwencje, a zatem Reputation System uważam, że jest jedną z fajniejszych modyfikacji, które naprawdę nie przeszkadzają. Nawet bym powiedział, że to jest w sumie tu. Co ja pieprzę, to jest tu. Reputation System to jest świetna modyfikacja. Taka. Tak mi się podoba mod. I czas na kolejną modyfikację. Tym razem przedstawię wam moda Memory of Making Love, który dzięki masce Uroborosa pozwoli nam widzieć przeszłość, szczególnie tę romantyczną Geralta. Okej, najnowsza modyfikacja powinna dawać nam pękniętą maskę Uroborosa, którą możemy założyć. Teraz powinniśmy założyć maskę i coś się powinno wydarzyć. Okej. Brak na razie takowych wydarzeń. Ale przynajmniej fajna maska.
Fajnie to wygląda, jak sobie tak idziemy. Śledzę się maleńka. Jestem za tobą, słyszysz mój... Mój wdech. Dobra, to możemy stalkować inne osoby. To jest kurwa napad. Nie wiem, po co nam ta modyfikacja, bo na razie nie działa, ale poczekajcie. Upewnię się do końca, jak ona działa. Działa tak, że nie tylko musimy tę maskę założyć, ale musimy nie dość, że przytrzymać prawy przycisk myszy przez kilkanaście sekund, to w dodatku możemy tę maskę aktywować tylko w wybranych przez autora miejscach, takich jak dom Keiry, posiadłość Wegelbudów czy Passy Flora. Maska nie tylko przywraca nam sceny seksu, ale też te romantyczne wspomnienia. Pocałunki, przytulaski i tak dalej. I teraz tak, czekajcie, przeniesiemy się tutaj, I tutaj mieliśmy z Yennefer taką scenę, wiecie, ostrego zadymiańska. I teraz zakładamy sobie maskę, nic się nie dzieje, dopóki nie naciśniemy prawy przycisk myszy przez 3 sekundy. Raz, dwa... No i k***a nic się nie wydarzyło. Może na tym zapisie nie romansowałem z Yennefer. Istnieje też taka szansa. Modyfikacja ma też lore. Samą maskę możemy dopiero użyć po wykonaniu zadania Echa Przeszłości i kiedy ją używamy na Skellige w tej oto misji, ta jak mówi nam wtedy w myszowór, staje się bezużyteczna. Maska wcześniej oczywiście pokazywała nam przeszłość z dużymi szczegółami. Jednak jak to napisał autor modyfikacji, wciąż dzięki niewielkiej ilości pozostałej w niej magii możemy ponownie obudzić najsilniejsze wspomnienia Geralta w odpowiednich miejscach. Udałem się też do domu Keiry, ale maska również tam nie działała, a to przez fakt, że również i z Keirą na tym zapisie romansu nie miałem. Wczytałem więc zapis, na którym taki romans z Keirą miałem i użyłem wtedy maski, a ta zadziałała tak jak miała. Zapomniawszy o innych damach swego serca, Wiedźmin oddał się cielesnej rozkoszy. Czyli teraz możemy wracać do tej wsi. To była wieś... Konary? Nie, to była wieś Podgaje. I teraz powinienem móc użyć maski Uroborosa, pękniętej maski Uroborosa. Okej, zobaczmy, co się wydarzy. Zakładamy maskę. Jak założymy samą maskę, to nic. I trzymamy przycisk przez 3 sekundy. Proszę bardzo. No, ładnie tu. Zastanawiałam się, ile ci to zajmie, Geralt. Ulala. I to tyle, tak? Jeszcze druga scena. No tak. A co ja bym teraz sobie poszedł w drugą stronę? To też jest ciekawe. Wiecie co? Idziemy odebrać Umę. Nie mogę. Okej. Bo to wspomnienia ma to sens. Także jest bezpieczne dla debili. Modyfikacja. No i przeżywamy nasz romansik na nowo. Okej. I teraz wszystko znika. No ma to sens, bo my tylko przeżywaliśmy wszystko na nowo. I właściwie możemy lecieć dalej. Ewentualnie możemy iść do Keiry jeszcze przejść te wspomnienia na nowo. Kurde, spoko, nie? Jest odporne dla debili. Ja, jak mi się nie udało zbugować, to wam też się pewnie nie uda. Bo ja tu już naprawdę potrafię takie rzeczy robić bezsensowne. Raczej mega chill. Myślę, że od razu przejdziemy do podsumowania. To znaczy podsumowania, no, wrzucenia w jakąś kategorię tutaj mojej tier listy tej modyfikacji. Modyfikacja jest w porządku. Lorowo jest to średnio zgodne, bo ta maska Uroborosa miała być użyta tylko raz. Jest to taka modyfikacja pod fan, żeby sobie, wiecie, jeszcze raz zadymić, jeżeli ktoś jest strasznie horny. Natomiast w przeciwieństwie do na przykład tej modyfikacji Landmark of the White Orchard, ta modyfikacja... jest lorowo zgodna, dodaje nam fajne lokalizacje i tak dalej. Tu jedyne, co możemy przeżyć jeszcze raz zadymiańsko. Natomiast jeżeli miałbym oceniać tą modyfikację takimi realnymi ocenami, czy jest ona dobra, czy jest ona słaba, jeżeli chodzi o lore i tak dalej, to powiedziałbym, że ona jest nawet mniejsza niż Rose of the Remembers. Że tak szczerze mówiąc, bawiłem się fajnie, ale w życiu nie zainstalowałbym jej do mojego Wiedźmina, jeżeli chciałbym realnie przechodzić tego Wiedźmina na nowo i nie trolując. Także myślę, że modyfikacja Memory of Making Love trafia do kategorii słaba. Taka jest moja decyzja.
A następny mod, siódmy, który wam dzisiaj pokażę, działa trochę jak Dynamic Appearance, tylko że z płotką. Mod nazywa się Majestic Mounts. Następna modyfikacja powinna dodawać nam nowe płotki. Już widzę, że tak jest. Płotka, jak wiemy, nie była nigdy tylko i wyłącznie jednym koniem. Nigdy nie było tylko jednej płotki. Płotka to było wiele koni, które zostało pewnie sprzedane. Płotka pewnie wiele płotek straciło życie, no bo taka jednak jest praca. Nie pamiętam, czy w książkach? W książkach jakaś była o tym mega mowa? Nie wiem. Nie pamiętam, żeby jakaś płotka zginęła. W każdym razie na pewno wiemy, że każdy jakby koń Geralt nazywał każdego konia płotką. No i mamy właśnie teraz różne koniki, które będziemy mogli przyzywać i to jest dużo lepsza modyfikacja niż ta modyfikacja, którą kiedyś nagrywałem. Mowa jest tutaj o modyfikacji Do Roach, która to dodawała nowe umarszczenia do płotki, a którą to oceniłem na 3 na 10, przez fakt, że umarszczenie konia musieliśmy wgrywać ręcznie. Za każdym razem, kiedy chcieliśmy je zmienić, musieliśmy wejść na Nexus Moda i zainstalować odpowiedni plik. W modyfikacji Majestic Mounts cała ta zmiana umarszczenia dzieje się automatycznie. Pytanie jest tylko takie, czy ja za każdym razem, kiedy wołam płotkę, to ta płotka będzie miała na sobie inne rzeczy. W sensie, czy będzie miała inne umarszczenie oczywiście na sobie. No na razie wygląda na to, że cały czas dostaję tego samego konia. Ale wydaje mi się, że normalnie w grze tak nie powinno być. No, Konisław jest kurwa taki sam. Jak ja bym tu zmienić maść czy coś? Płotkęsik? O proszę! Nowy płotkęsik. Czyli modyfikacja działa. Jako tako. No, prezentuje się całkiem nieźle. Spróbujmy jeszcze jeden. Jeszcze jeden zapisik gdzieś wczytać. Na przykład Leże Bestii taki zapis. Albo Wino Rzecz Święta. Ondulacja! I Masturbacja. Yes, sir. Dobra. Podcast? No, no taki sam chyba. Nie, czarny jest. Czekaj, bo tu nic nie widać. Come on, bro. Jest inny. Dobra, czyli w skrócie powiem wam, że modyfikacja po prostu na pewnym etapie gry mam wrażenie, że dostajemy nowego konia. Jak coś się wydarzy, na przykład trafimy do Tusom, dostajemy nowego konia. Dziki gon nas wytrąci z konia i mamy jakąś cutscenkę, dostajemy nowego konia. Gdzieś tam musieliśmy uciekać w pośpiechu, walczyć z dzikim gonem, dostajemy nowego konia, tak? Tak mi się wydaje, że to działa i że jest to bardzo fajnie i sprytnie zrobione. No tak jak widzicie, koń jest inny, modyfikacja strasznie mi się podoba, tylko powoduje kilka błędów, ale myślę, że jej odpuścimy z tego względu, że autor już pokazał, że potrafi takie błędy chyba łatać, bo wypuścił dwie łatki już do moda. Także liczymy na poprawę, liczymy na to, że coraz mniej tą gierkę będzie wywalać. Czy modyfikacja... O, coś zepsułem. Co tu się psuje? Halo? Czy modyfikacja Majestic Mounts zasługuje na to, żeby być w top 1? No nie, ale czy zasługuje na to, by być wyżej niż Landmark of the White Orchard? Jak najbardziej. Więc myślę, że to jest mod, który nie zmienia dużo. Nie zmienia aż tak dużo jak Reputation System. Nie daje takiego fanu jak Dynamic Appearance Project, ale naprawdę spełnia swoje zadanie. Dodaje coś ciekawszego, nigdy nie wiesz, czy po jakiejś cutscence nie dostajesz nowego konia i masz tą chwilę ekscytacji, szczególnie kiedy przychodzisz już Wiedźmina 25 raz. Więc myślę, że musisz mieć, to jest odpowiednia kategoria właśnie do tego moda. No i że właśnie sobie tutaj wyląduje. Cyk. A następna modyfikacja to bardziej ciekawostka niżeli modyfikacja, ponieważ tak i faktycznie jest to modyfikacja i nazywa się The Witcher 1 Maps, ale kompletnie nie nadaje się ona do grania. Modyfikacja ta dodaje pełnego rozmiaru mapę w zimę z Wiedźmina 1 do Wiedźmina 3. Kto grał w Wiedźmina 1 już jak najbardziej powinien kojarzyć tę mapę. Znajdujemy się, widzowie, dokładnie tak, w zimie. Tego moda chyba nie ma co za bardzo przedstawiać, ponieważ no był on bardzo szeroko poruszany we wszystkich kanałach, jakie chyba są tylko możliwe. No i też wcale się nie dziwię, bo modyfikacja pokazuje jakie możliwości świetne ma przecież Red Kit. O, tutaj mamy ten budynek, gdzie Shani była, z tego co pamiętam. Oczywiście nierozbudowany i te tekstury są dalekie od dobrych, ale już mamy wyzimę, w sensie ktoś może zrobić już na tej podstawie, już tu można robić questy, już tu można zaludniać, już tu można robić remake'a Wiedźmina 1 jeszcze przed tym, jak tak naprawdę Wiedźmin 1 zostanie zremake'owany. O cholera, no jest problem.
Es problemos. No generalnie sama modyfikacja, słuchajcie, jest fajna, jest fajną ciekawostką, to jest coś fajnego, fajnie było zobaczyć sobie chwilę pobiegać po tej wyzimie, ale tak umówmy się. Landmark of the White Orchard dodaje fajne lokalizacje. Rose of Remembers dodaje nam statuę. Memory of Making Love sprawia, że możemy coś odtworzyć, ma jakąś mechanikę, coś ciekawego. The Witcher 1 Maps jest modyfikacją bardzo ciekawą, pokazującą kilka naprawdę ciekawych możliwości, co można robić na Redkicie. Aczkolwiek sama modyfikacja, dzisiejszy odcinek oceniamy względem takich naprawdę fajnych modyfikacji, które można by było wgrać do swojej gry i dobrze się bawić. Tego moda byś nie wgrał do gry, a jakbyś wgrał, no to nie bawiłbyś się fajnie. Także myślę, że modyfikacja akurat w tej kategorii i w takim systemie oceniania ląduje na tierze bez sensu. Ale to bardzo fajna modyfikacja, która pokazuje możliwości i uważam, że jak najbardziej zasługuje, by tutaj trafić do dzisiejszego odcinka. Tak samo, by trafić do dzisiejszego odcinka, zasłużyła sobie modyfikacja Blood Cover. Tylko że w przeciwieństwie do poprzedniej modyfikacji, ta niestety, ale nie działała zgodnie z jej założeniami. Z założenia modyfikacja Blood Cover miała stworzyć zupełnie nowy system pokrywania Geralta krwią podczas walki. Niestety, ale modyfikacja u mnie przynajmniej zupełnie nie działała, a całe smugi krwi, które pokrywały Geralta, były już oryginalnie zaaplikowane do gry. Całkiem możliwe, że jednak nie postąpiłem zgodnie z instrukcją, bo autor kazał nam tam zmienić kilka parametrów, których ja osobiście nie zmieniłem. Miejcie to na uwadze, gdybyście sami chcieli przetestować te modyfikacje. No tutaj autor pokazał naprawdę fajnie, że to naprawdę fajnie wygląda, nie? Patrzcie, takie coś, super. No u mnie czegoś takiego nie było, a trochę walk stoczyłem. Stąd też tak niska ocena dla tej modyfikacji. Dla mnie to jest modyfikacja, która ma ogromny potencjał i która powinna, jeżeli działałaby tak jak napisał autor, jak było na screenach, no to myślę, że byłaby to modyfikacja musisz mieć, ale ona po prostu u mnie nie działa tak jak powinna i właściwie tyle. Także modyfikacja wpada na tier słaba, łącznie z Memory of Making Love, chociaż wolałbym z tych dwóch modyfikacji jednak zainstalować Memory of Making Love. 10. modyfikacja, którą na dzisiaj przygotowałem, to modyfikacja Nagati Ciri i dodaje niegrzeczny, lekko zmodyfikowany strój Ciri do Wiedźmina 3. Nagati Ciri to kolejna modyfikacja. Nie wiem, czemu wrzuciłem ją do tego odcinka z dobrymi modyfikacjami, a nie z tymi trollowymi, ale to zrobiłem. Nagati Ciri po prostu... co robi? Chyba po prostu daje krótkiego topa. I to mniej więcej wszystko, co robi ta modyfikacja. No i chyba odpina ze dwa guziczki więcej. Oj, Razieif.pl, bestia. Na Razieif.pl, co wymyślił za modzika. No i mod na Nagaty Ciri raczej bez niespodzianki, dobrze wiemy do jakiego tieru trafi. Oczywiście leci na top 1, tak. Głupie gdyby tam nie trafił, tak. Także gratulacje, jedno z najlepszych modyfikacji, w jakie grałem. Oby więcej, można by było trochę bardziej rozpiąć. Nie no, oczywiście Nagaty Ciri, no to jest bezsensowna lore'owa modyfikacja, jest ona zrobiona pod fan, taka trochę seks modyfikacja, tak? 18+. No nie trafi ona oczywiście w naszym dzisiejszym zestawieniu wysoko, aczkolwiek doceniam włożony wkład. Nawet ci bratku zasalutuję. Ale modyfikacja no musi jednak trafić do tieru bez sensu. Z kolei bez sensu zdecydowanie jest modyfikacja Dynamic and Complete Restoration of the Tourney Grants into Some After Epilogue. Strasznie długa nazwa. Z założenia modyfikacja ta nie jest bez sensu, bo przeprowadza ona renowację błoni turniejowych po ataku wampirów, które oryginalnie w grze na zawsze pozostają zniszczone. Oryginalnie zawsze po zakończeniu gry, kiedy przybędziemy na błonie, znaleźć będziemy mogli tam palące się trupy na arenie turniejowej, czy ciała porozrzucane dosłownie wszędzie. Dzięki właśnie tej modyfikacji, po kilku dniach od naszego zakończenia, błonia turniejowe powinny powoli stawać na nogi. Ciała powinny się już palić w mniejszej kupce, a krwi z czasem powinno być tam rozlanej coraz mniej, aż całkowicie ona nie zniknie.
Po 2 tygodniach tamta okolica miała wrócić do swojej dawnej świetności, tylko istnieje problem. Mod po prostu nie działa. Nieważne jak go nie zainstalowałem. Mi osobiście nie działał, a wierzcie mi, testowałem go przez chyba kilka godzin. Dobra, no panowie, niestety zrobiłem wszystko, żeby ta modyfikacja zadziałała. Wgrałem inne wersje tej modyfikacji, zacząłem połowę krwi i wino od samego początku. Modyfikacja po prostu nie działa, także nie mam więcej co do niej powiedzieć. Mi nie działa, także modyfikacja trafia na tier bez sensu. Nie ze względu na to, że sama modyfikacja jest bez sensu, bo myślę, że koniecznie trafiłaby gdzieś do tego dobrego tieru. Po prostu modyfikacja najzwyczajniej w świecie nie działa. I czas na modyfikację, która obiecuje naprawdę wiele. Na modyfikację House with the Pond. Okej, czas na modyfikację, która powinna nam dawać różne tutaj rzeczy do Corvo Bianco. Między innymi zupełnie nowy dom, który już widzę, że jest po naszej prawicy, koło Corvo Bianco. Tego domu na bank tu nie było. Prowadzi tu jakaś ścieżka. Okej, wygląda to w porządku. Możemy sobie iść do zupełnie drugiego nowego domu. W porządku, ładnie to wygląda. Są jakieś kwiatki, coś się dzieje. Okej, mamy taką zupełnie nową willę. No trochę brakuje tu trawy, nie? W sensie nie ma tu trawy, co jest 5. Powinna być. Dziwnie to trochę wygląda. Ale no w środku też bardzo dziwnie wygląda. W sensie to oświetlenie to coś tu jest chyba nie tak ewidentnie. Czy my możemy... Okej, możemy powiesić obrazy, które niestety z jakiegoś powodu kompletnie nie działają. Nie mogę tego zrobić. Mamy jakiś palący się kominek, ale nie wygląda to dobrze, cholera. Mamy jakieś łóżko, nie mogę się w nim przespać. Nic tu właściwie nie mogę zrobić. Mamy jakieś kilka fajnych obrazów. A, mogę się przespać na łóżku, okej. No obrazów nie możemy powiesić. Nie wiem, dlaczego mam tu obraz Emhyra von Evereca. Okej, mogę sobie przeczytać książkę. Książki i zwoje, podniesiony list. Dobra, mam jakieś laurki tu. Na Geralta z Rivii. Okej, no ale... To wygląda tak naprawdę jak dom Corvo Bianco, prawda? Na tym łóżku przespać się nie mogę, właściwie nic tam nie mogę. Tam się w ogóle do góry dostać też nie mogę. Mamy tutaj kuchnię, no to jest dom Corvo Bianco i to bardzo słabo niestety zrobione. Co tu się k***a dzieje? Okej, liczyłem na to, że ta modyfikacja będzie naprawdę jedną z lepszych, jakie dzisiaj ogramy. Tu ledwo wszystko, co się ładuje, wszystko jest tak zrobione, ledwo co, laguje jak skurwysyn. Zresztą widzicie teraz pewnie po ekranie. Jest optymalizacja na poziomie zerowym. Mamy zbugowane jakieś tutaj w ogóle krzaczki. Latają sobie w powietrzu. No spodziewałem się czegoś lepszego. Mamy jakąś rzekę, ta rzeka w ogóle wychodzi z dupy. Z kamienia po prostu się leje woda. Nie, panowie. I mamy jeszcze do góry taką... No ale jak to wygląda, to nie wygląda dobrze. Nie ma trawy. No nie, modyfikacja jest zbugowana. Modyfikacja jest niedopracowana. Modyfikacja jest k***a do dupy. No panowie, nie ma co tu więcej gadać. No w nocy wygląda to troszeczkę lepiej, dupy niestety nie urywa. Więc ja już swoją decyzję podjąłem. Ta modyfikacja trafiła ponad miesiąc temu do gry i od miesiąca, tak jak została wydana w wersji 1.0, tak samo się w tej wersji utrzymuje. Na razie nie da się niestety na tej modyfikacji grać. Mamy tu w ogóle jakiś znacznik podróży, tego znacznika podróży tak naprawdę nie ma. Jest do dupy, no niestety, ale jest do dupy. Tak jak już powiedziałem wcześniej, modyfikacja ta zawiera naprawdę sporo błędów. Ten mod nie jest dopracowany. Ta modyfikacja dodaje dużo, ale robi to po prostu źle i wygląda to brzydko. Zatem modyfikacja nie do końca, wydaje mi się, działa tak, jak powinna działać. Także trafi ona sobie bezpośrednio na tier słabe. Sądziłem, że dzisiejsze modyfikacje będą uplasowane zdecydowanie wyżej. Nie będę ukrywać. Sądziłem, że zarówno Blood Cover, jak i House of the Pond trafi na... Musisz mieć, no, top 1. Sądziłem, że te modyfikacje słabe i bez sensu ten tier to w ogóle mogę wyrzucić, bo tak naprawdę żadna modyfikacja tak nie, tam nie trafi. No ale niestety jest jak jest. Tak się prezentuje tabela przed najlepszym modem, jaki został wydany czymś naprawdę cholernie rozbudowanym, dlatego pozwólcie, że wam teraz opowiem o tej modyfikacji, pozwólcie, że ja sobie wgram tą modyfikację, bo jest ona strasznie ciężka, mi się wydaje, do wgrania, także czas pokombinować, ja już mam 6 godzin nagrywania materiału, siedzę tu od wczoraj. Ale jeszcze zanim to zrobimy, czas pokazać wam kolejne mody z serii True Armors, dobrze znanej serii modów na tym kanale. Tym razem skupimy się na modyfikacji Improved Tournament Knights,
która zmienia kilka armorów uczestników turnieju. Omówimy sobie te zmiany naprawdę na szybko, bo modyfikacja nie jest skomplikowana i o ile się nie mylę, trzeci raz już pokazuję wam tę serię modyfikacji. Ta konkretna modyfikacja podmienia pancerz Reinfarna Bon Atre z takiego na taki. Zmienia on pancerz Dominira Stroi z takiego na taki. Pancerz Delwyna z Kreigiału z takiego na taki. Oraz pancerze ochroniarzy Tylesa z takich na takie. Każdy, kto oglądał jakiekolwiek odcinki moje z modyfikacji, dobrze wie, że True Armors i ta w ogóle seria tych wszystkich modyfikacji, tam jest 10 chyba modyfikacji, to naprawdę coś fajnego. Ja na przykład myślałem, że to jest przedstawiciel Redanii, a tu się okazuje, że to wcale zupełnie nieprawda. Także super. Myślę, że True Armors to jest taka modyfikacja, to są takie modyfikacje, które zdecydowanie trafiają do tego tieru tutaj. Czyli musisz mieć absolutnie wybitne modyfikacje. Cała seryjka jest przepiękna, nie ma co więcej o tym gadać, bo już pokazywałem wam wszystkie te modyfikacje, wszystkie te armory wielokrotnie. I czas na największą modyfikację, jaka powstała kiedykolwiek, prawdopodobnie do Wiedźmina 3. I szczerze wam powiem, że absolutnie najlepszą. I jak to sam autor napisał, jest to modyfikacja na granicy możliwości moderskich. I całkowicie się z tym autorem zgodzę. Czas na modyfikację Custom Player Characters, która okazała się tak potężnie rozbudowana, że nagranie mi tej modyfikacji zajęło 4 godziny i 20 minut. I zdecydowanie zasługuje ona na osobny odcinek. W innym wypadku ten odcinek trwałby dosłownie 2 godziny. Dlatego opowiem wam tylko w dużym skrócie, czym tak naprawdę jest ta modyfikacja. Mod Custom Player Characters przede wszystkim pozwala nam stworzyć naszego własnego bohatera, zamiast Geralta. Możemy zmienić mu twarz, możemy zmienić mu ciało, możemy ubrać go tak jak tylko mamy ochotę, ale to jeszcze nie wszystko, bo mod pozwala nam również przejść grę jako Ciri, ale też jako randomowa wiedźminka, którą to możemy sobie sami stworzyć. I uwaga, będziemy mogli też zmienić głos Geralta na żeński. I wtedy wszystkie kwestie dialogowe będą mi jak najbardziej pasowały, kiedy będziemy grali żeńską postacią. Looking for a woman. Like everyone. Not like everyone. And not just any woman. Mine smells of lilac and gooseberries, dresses in black and white. Ale będziemy mogli też zagrać czarodziejką i dostaniemy nie tylko zupełnie nową ogromną ilość mechanik i zaklęć, ale też naprawdę dobrze zrobiony i naprawdę długi, zupełnie nowy quest. I który jest naprawdę dobrze zintegrowany z całą fabułą. Jeżeli właśnie w tej modyfikacji postanowimy wybrać czarodziejkę, ten mod to jest coś naprawdę niesamowitego. Została w dzisiejszym odcinku do zrobienia jeszcze jedna rzecz, jak widzicie już jest jasno, ponieważ modyfikacja Custom Player Character trafi zdecydowanie jako osobny odcinek. Postarałem wam się to jakoś streścić i wierzcie mi, że to jest najlepsza modyfikacja, w jaką grałem kiedykolwiek. Nic nie ma podjazdu do tej modyfikacji i coś czuję, że jeżeli będzie rozwijana, to będzie naprawdę poziomem stało na turbo ultra poziomie, szczególnie, że mamy tam turbo questy, mamy jakieś w ogóle, możemy grać kimkolwiek chcemy. Jest to coś zajebistego, jest to też od twórcy modyfikacji Night of Remembers. Kiedyś dawno temu nagrywałem tą modyfikację. Możecie sobie sprawdzić na odcinku, teraz wyskakuje wam pewnie w prawym górnym rogu, o ile nie zapomnę dać. Myślę, że ta modyfikacja to w ogóle zasługuje na coś, na złote obramowanie, bo nie wiem co mam innego zrobić. Na szczęście jestem w Photoshopie, jest mi to dość łatwo zrobić. To jest coś naprawdę popieprzonego, jest to top. Jeden, bawiłem się naprawdę świetnie. Zapraszam na serwer Wielka Redania, jeżeli was tam jeszcze nie ma. Możecie zostawić subskrypcję na kanale, jeżeli jeszcze tego nie robicie. A my widzimy się za kilka dni i wtedy przedstawię wam pełną modyfikację Custom Player Characters, bo ten mod jest naprawdę crazy. Niesamowite, to działa. Kurwa, to jest najlepszy mod ever. Nowy poziom z tukiem. Czekaj, that's crazy. That's insane. Crazy to jest. My są chorzy na web czy jak? What place is this? Na 6 bazę.